Edycja Lata w Teatrze w Knurowie jest poświęcona recyklingowi. Także dzieciaki zapoznają się z ideą segregacji śmieci, dbania o środowisko. Starsza grupa ma działania, które mają być sfinalizowane happeningiem. Już pierwszy happening powstał. Dzieciaki były poprzebierane za kontenery i zachęcały do tego, aby segregować śmieci. Młodsza grupa z kolei robiła też taką mini prezentację, też poświęconą ekologii. To była taka prezentacja mocno zrytmizowana, a instrumenty były zbudowane właśnie z rzeczy, które można recyklingować. Robić materiały recyklingowe, czy może stać się butelka, pudełko. Stworzyliśmy takie dwie duże formy, taką naszego ogromnego ptaka z wyklejanych butelek, kawałków kartonu oraz takiego olbrzymiego, pięknego robota. Postaram się je ożywić w ramach końcowej parady. Tygodniowy projekt zakończy się takim finałowym pokazem, który zatytułowaliśmy Parada Śmieciaków Eko Dzieciaków. I w ramach tego pokazu przedstawimy wszystkie elementy realizowane podczas całego projektu. Będą elementy happeningu, będą piosenki na bazie rytmu, będą animacje przedmiotu, animacje lale. Mam nadzieję, że dzieciaki będą się świetnie bawić i że będzie to teatralne święto.